Klub Przedsiębiorczości zaprasza wyłącznie praktyków biznesu, którzy dzieląc się swoją historią, inspirują i edukują innych. Od moich gości chcę dowiedzieć się, jakie działania, a także jaki sposób myślenia powoduje, że dotarli na sam szczyt w swojej dziedzinie. Nazywam się Olga Palka i zabieram Cię razem ze mną w świat biznesu, gdzie docieram do źródła ludzkiego sukcesu. Cześć, to nowy odcinek na kanale Klubu Przedsiębiorczości. Z tej strony Olga Palka, a dzisiaj jesteśmy u Łukasza Dojki. Witam. Także cześć Łukasz. Cześć. Słuchajcie, jesteśmy w samym sercu tutaj biznesu Łukasza, ponieważ jesteśmy w Tarnowie, a Łukasz jest przedsiębiorcą, jest biznesmenem, sportowcem, ale również jest osobą, która jest de facto samowystarczalna, ponieważ jesteś współtwórcą 12 spółek w różnych tematach, nie tylko fitness, ale również agencja marketingowa, finanse, tutaj rachunkowość, tak? I branża budowlana również, tam jest są nieruchomości, ale takim głównym korem, skąd Cię w ogóle ludzie kojarzą, to jest właśnie to, że jesteś właścicielem sieci siłowni Extreme Fitness. Czy coś pominęłam oprócz tego? Faktycznie tych tematów troszkę jest. Główna działalność i biznes, który powstał, Passit, to faktycznie jest branża fitness. Ja może jeszcze tutaj wrócę do tego samowystarczalna. To nie jest tak, że jestem osobą samowystarczalną, ponieważ biznes bez ludzi, bez odpowiedniego zespołu, bez tego, to wszystko by tutaj nie powstało. Więc faktycznie może na samym początku działać samodzielnie, mieć jakiś plan, wizję i dążyć do przodu, ale w którymś momencie potrzeba po prostu zespołu. I mogę powiedzieć, że mam świetnych ludzi wokół siebie, dlatego też jestem w stanie realizować kolejne cele biznesowe i rozwijać różne działalności. Ale faktycznie mamy tych trochę odnóg biznesowych, bym to tak nazwał, które powstają przy tym korze biznesowym, jak jest branża fitness, trochę dywersyfikacji w nieruchomości, w branży budowlaną. Czy coś pominęłaś? No większość pewnie jest omówione. Okej. Okay. Wiem, że też wiele razy opowiadałeś swoją historię, więc nie będę Cię prosiła. Ja tylko tak zrobię zarys, jeżeli pozwolisz i koryguj oczywiście. Jak miałeś 16 lat, to wyjechałeś do Stanów Zjednoczonych. I tam rozwijałeś oczywiście siebie pod kątem tych sportów siłowych, ale przy okazji złapałeś pracę, no sprzątałeś siłownię. I w międzyczasie poznałeś właściciela sieci właśnie franczyzowych, który Cię mocno zainspirował. I wydaje mi się, że był takim trochę prowodyrem do tego, żebyś sam coś chciał właśnie zrobić. W wieku 21 lat sprzedałeś dom, bo tam w międzyczasie inwestowałeś w nieruchomości i za te pieniądze chciałeś otworzyć właśnie swoją siłownię. Wróciłeś do Polski, nie udało się, pojechałeś do Londynu i tam nabierałeś większego doświadczenia biznesowo-sprzedażowego, to jest ważne, że tam była sprzedaż. I później właśnie po wielu latach, można powiedzieć, bo przygotowywałeś się do tej roli, którą masz dzisiaj, właśnie wróciłeś do Polski i otworzyłeś swoją pierwszą siłownię, ona była tutaj dokładnie, w Tarnowie, bo też stąd pochodzi, prawda, z okolic Tarnowa. I teraz Łukasz, taki długi wstęp, ale Ty jesteś świetnym przykładem osoby, która mocno wierzy w to, co robi i już na tak wczesnym etapie swojego życia postanowiłeś sobie, że zrealizujesz ten cel, który no, dzisiaj realizujesz właśnie cały czas. I powiedz mi, oprócz tego, że tak masz dużo tych rzeczy, to o jednej rzeczy zapomnieliśmy. To, że prowadzisz kanał na YouTube, właściwie dwa. Jeden kanał to jest Biznesmania, a drugi kanał to jest taki, z którego naprawdę się mega uśmiałam, Tata i jego księżniczki, gdzie uczysz ludzi w ogóle przedsiębiorczości i dorosłych i też na troszeczkę tutaj przykładzie swoich dzieci, jak w ogóle podchodzić do biznesu. I pytanie do Ciebie teraz, bo długi mój wstęp. Czemu w ogóle Biznesmania? Skąd u Ciebie taka Biznesmania? Ja tylko wrócę do tego kanału Tata i jego księżniczki, ponieważ uwielbiam swoje dzieci, lubię z nimi spędzać czas i faktycznie niektóre materiały są trochę przedsiębiorcze, czyli uczę ich takich podstaw o przedsiębiorczości, o pieniądzach, czegoś, czego nie uczą nas w szkole albo nigdy nie uczono i czego mnie moi rodzice nigdy nie nauczyli. Po prostu życie mnie musiało tych rzeczy nauczyć, ponieważ to był inny świat. Tak? Oczywiście pretensji do rodziców nie mam, to był inny świat, to były inne realia i tak się wtedy żyło. Więc teraz chcę przekazać troszeczkę te wartości na moje dzieci. Plus mamy z tego duży ubaw i dużo zabawy z tego akurat kanału. Natomiast Biznesmania
Jest to kanał, który powstał z różnych względów. Tak naprawdę przy tych wszystkich tematach biznesowych, które rozwijam, uczę się bardzo dużo. Też od jakiegoś czasu mocno stawiam na rozwój osobisty, na mentoring, na coaching biznesowy, z którego również korzystam. I wiem, co mi to daje i teraz chcę się też podzielić tymi informacjami, tą wiedzą, doświadczeniem z innymi. I to była taka próba może na samym początku, jak ludzie zareagują, czy będą widzieć w tym wartość. I faktycznie coraz więcej osób korzysta z informacji, kontaktuje się ze mną, że wskazówki, sugestie pomagają im zmienić ich życie, wprowadzać zmiany, wchodzić na coraz wyższy poziom, osiągać sukcesy, realizować cele. Plus ten cały etap rozwoju tego kanału informacji biznesowych pozwala mi się również rozwijać jako przedsiębiorcy, jako lider, jako osoba, która tworzy różne tematy biznesowe, jak również siebie chcę rozwijać dalej, więc to jest kolejny etap w nauce. Tak? Też odpowiadam trochę tak bardziej rozwijam pewnie tą odpowiedź. Natomiast pierwszy etap to jest wchłanianie wiedzy. Chcę się uczyć. To też jest jeden z odcinków chyba na kanale, jeżeli ktoś sobie sprawdzi. Następnie stosuję tą wiedzę. Mogę przeczytać milion książek i skorzystać z różnych kursów. Jeżeli nie korzystam z tej wiedzy, to ona mi nic nie da. Więc korzystam, mam otwarty umysł, teraz stosuję, zaczynam stosować, po jakimś czasie widzę wartość. Stosuję, na początku jest trudniej, zanim będzie łatwiej, więc na to muszę poświęcić dużo czasu, zanim stosuję i widzę wartość. To jest efektywne. Następnie chcę się dzielić, kolejny etap nauki, to chcę się dzielić z innymi. Tak? Widzę wartość, widzę efekty, teraz chcę się dzielić z innymi i utrwalam tą wiedzę jeszcze bardziej. Ponieważ wiesz, im więcej wiesz, tym więcej wiesz, że nie wiesz. No tak, tak. Po prostu to działa i kiedy się zaczyna w branży, to też wiem na swoim przykładzie. Wydawało mi się, że będąc 15 lat w branży, wiedziałem bardzo dużo, wiedziałem dużo o biznesie i myślałem, że nie muszę się dużo doszkalać, że jestem w stanie odnieść duże sukcesy z wiedzą tyle, co wiem. Rozwijając biznes, zacząłem sobie uświadamiać, że no jak dużo jeszcze nie wiem. I to się słyszy, tak? Słyszy się to od ludzi sukcesu. Wiem, że nie wiem. Dopiero w którymś momencie zaczynasz być świadomy, że jak dużo nie wiesz. Człowiek, który stworzył imperium, mówi, no teraz wiem, ile jeszcze nie wiem, jak się dużo uczę. I to ci się wydaje, że to nie jest prawda. No i inaczej na to patrzysz. Kiedy dojdziesz do odpowiedniego poziomu w życiu, zaczynasz to rozumieć. Teraz co ja mogę zrobić, żeby się jeszcze więcej nauczyć? Wiesz, co ja muszę zrobić, żeby ten biznes, te biznesy przeprowadzić dalej przez kolejny etap? No są przecież potężne przedsiębiorstwa, które są w kilkudziesięciu różnych krajach. No jak one są zbudowane? Ktoś to musiał stworzyć. To jest inne myślenie, natomiast musiał przejść przez kolejne etapy, bariery w swoim życiu. No ja to rozumiem, no to jestem na którymś tam etapie i częściowo kanał Biznesmania pomaga mi w tym, żeby się rozwijać. No i buduje społeczność, wiele osób, które korzysta z kanału, które mnie gdzieś tam znalazło na kanale, robi ze mną biznes, spotykamy się, niektórzy chcą zostać naszymi franczyzobiorcami, chcą współpracować w różnych tematach biznesowych, więc same plusy. Ale do tego wszystkiego potrzebna jest samodyscyplina i o tym cały czas mówisz i teraz, wiesz, ty byłeś, jesteś nadal sportowcem, ale jakby to jesteś tego nauczony, bo wiesz, że to tak wygląda, bo żeby mieć, wiesz, efekty, to trzeba dużo, długo pracować, a my tak mamy, że się szybko zniechęcamy, jak nie widzimy tych efektów. Jak tą samodyscyplinę, wiesz, w sobie wyszkolić, jak się tego nauczyć, że będzie wiele porażek, nim odniesiemy sukces? Tak, mnie akurat sport nauczył samodyscyplinę. Akurat to, jeżeli ktoś mnie zapyta, no co zawdzięczasz temu, że byłeś sportowcem, że byłeś kulturystą, tym bardziej sportowcem sportów sylwetkowych, to mówię, no przede wszystkim wykształtował mój charakter. Nauczył mnie samodyscypliny, wytrwałości, dążenia do celu, kiedy jest ciężko, kiedy się sporty sylwetkowe są strasznie trudnym sportem. Strasznie trudnym sportem. Tam po prostu talent odgrywa taką rolę. Samodyscyplina, wytrwałość, po prostu trzeba zacisnąć zęby i dążyć do przodu, tym bardziej, kiedy się jest w tych końcowych etapach przed zawodami, rygorystyczna dieta, niska tkanka tłuszczowa, zmiany nastroju, no po prostu nie jest łatwo. I to nauczyło mnie po prostu tej zawziętości i samodyscypliny i im jest trudniej, tym trzeba sobie zdać sprawę, że
że to jest ten moment, który trzeba przejść, to jest ta bariera, bo wiesz, ja zawsze, jak ktoś mnie pyta, jak wyrobić sobie samodyscyplinę, dzisiaj tak naprawdę nagrywałem o tym odcinek na kanale poniekąd, to mam świeże informacje, które jeszcze pamiętam, więc jak wyrobić sobie samodyscyplinę? No przez to, wiesz, łatwo jest robić rzeczy, które nam się chce robić. Jeżeli sobie ustalisz cel i chcesz coś robić, fajnie, masz zapał, energię, no, czy to jest, wiesz, trening, dieta, cokolwiek, to takie podstawowe rzeczy, mam chęć. W weekend siedzi ktoś z żoną, z partnerką, mówi, no zacznijmy dietę, trenujmy od jutra, poniedziałek, początek miesiąca, początek roku, świetnie, tak? No, jest łatwo to robić, jest łatwo, kiedy nam się chce. Natomiast kiedy zaczyna nam się nie chcieć, nie mamy czasu, coś wypadło, zadzwoniła koleżanka, zaprosiła na kawę, na zakupy, coś, co po prostu trzeba gdzieś z dziećmi jechać, no i nagle pojawiają się przeszkody. No i fajnie jest to zrobić, ponieważ to jest komfort, to jest trochę dyskomfort, tutaj trzeba się zaangażować, trochę dać z siebie więcej wysiłek, więc ogólnie my mamy, no po prostu będziemy zmierzać w tym kierunku. No, tak działają ludzie, tak? Po prostu tak jest stworzony człowiek. Dąży do komfortu. Tu jest dyskomfort, więc automatycznie dąży tutaj. I wtedy najważniejsze, żeby przebrnąć tą barierę i wyrabiać sobie samodyscyplinę, to robienie czegoś, co powinienem robić. Wiem, że to powinienem robić. Kiedy powinienem robić? Mam ustalone to według planu, harmonogramu, bo łatwo sobie to zaplanować. Chce mi się, nagle mi się nie chce i wtedy właśnie to robię. Nie? Wtedy właśnie to robię. Ponieważ jeżeli robię tylko wtedy, kiedy mi się chce robić, no to za jakiś czas znajdą się dni, kiedy mi się nie chce tego robić. Później kolejny dzień, kiedy mi się nie chce tego robić. I nie robię, odpuszczam. I moim nawykiem staje się nierobienie tego. Coraz częściej tego nie robię, ponieważ coraz częściej mam problemy, coraz częściej mam przeszkody, coraz częściej dążę do komfortu. To jest dyskomfort. Tu się muszę spocić, natrudzić i po prostu nie jest, tutaj jest trudniej. Nie? Więc jeżeli ja zacisnę zęby i wiem, że o, to jest ten moment, jestem świadomy, więc znowu mi się nie chce, ja wstanę dalej rano, dalej to zrobię, dalej spędzę czas nad tym, co chcę zrealizować. Czy to jest książka, czy to jest audiobook, czy to jest przygotowanie sobie posiłków, czy to jest pójście na trening, czy bieganie, czy cokolwiek to by było, nie było. Realizacja jakiejś pasji. To zaczyna mi się, kiedy mi się nie chce tego robić, ja to robię. Jeżeli do tego tak podejdę i za każdym razem, jak mi się nie chce, dalej to robię, to wyrabiam sobie nawyk robienia czegoś, mimo tego, że mi się nie chce tego robić, jestem, wiesz, wygrywam. Realizuję każdy cel, jakikolwiek bym sobie nie ustalił. To jest samodyscyplina. Więc samodyscyplina to nie jest robienie czegoś, kiedy mi się chce robić. Jestem zdyscyplinowany, chce mi się robić. Chce mi się grać w kosza czy w piłkę, to robię to. No, mam dużo samodyscypliny. Nie. Bo nadejdzie dzień, kiedy mi się nie chce tego robić, ale wiem, że powinienem, to wtedy to robię. Ale popatrz, ty kilka lat temu dopiero zacząłeś czytać książki, nie? Bo zawsze tak działałeś na bazie tego, co się nauczyłeś od tych twoich mentorów za granicą i doszedłeś do takiego momentu w życiu, że faktycznie sięgnąłeś po te audiobooki, po książki. Co to był za moment? Jak taka osoba, powiedzmy teraz mamy taką osobę, która twierdzi, że właśnie tak jak mówiłeś, wszystko wiem, ale w sumie jak to oglądasz, że nie wszystko wie, ale jak można zachęcić kogoś do tego, żeby pomimo tego, że już ma na przykład duży biznes, żeby sięgnął po tą książkę, po tą zewnętrzną wiedzę. To już była, kolejna bariera, kolejny etap w moim życiu, plus akurat wtedy miałem, no kolega mi podsunął książkę pierwszą. Zauważyłem to u niego. Myślałem, dobra, no mam biznes, już na takim poziomie, byłem na etapie tam kilkunastu, chyba byliśmy klubów, niezły biznes, dobrze prosperujący biznes, no ale wiadomo, do stworzenia jakiegoś imperium, które ma znaczenie w kraju czy na świecie, jeszcze daleko. No i zacząłem się przyglądać temu wszystkiemu, gdzie ja jestem ogólnie jako przedsiębiorca, jako lider, jako człowiek, który działa w biznesie. Wiedziałem, że jeszcze dużo mi brakuje. Zacząłem nabierać tej otwartości umysłu. Tak, zacząłem, okay, tego muszę się nauczyć. Nie wiem, jak to zrobić. No albo poczytam, albo usłyszę, albo od kogoś się nauczę. No i wtedy pojawiły się książki, przeczytałem jedną, drugą, trzecią. Ważne informacje. I to, co mi się spodobało w książkach, tych pierwszych, było to, że wiele z tych rzeczy, które tam było opisane, ja to robiłem. Nie wiedziałem, że tak powiedzmy trzeba było. Robiłem to, tak czy inaczej to robiłem, obserwując świat, życie innych ludzi, ponieważ spędziłem dużo czasu za granicą, więc miałem też do czynienia z ludźmi sukcesu. Nie uczyłem się od nich, może podpatrując to, co robią, te ich działania, nawyki, jakieś zasady, które mają w życiu, ale nie wiedziałem, że akurat to są zasady. Że tak trzeba, żeby odnieść sukces. Dopiero książki mi to uświadomiły. Okej, więc ja to robiłem dobrze.
Więc to tak muszę dalej do tego dążyć. Teraz kolejna książka, aha, więc to robiłem w ten sposób, ja teraz muszę to zmienić, ponieważ to nie było dobre. Ja zacząłem to modyfikować. I tak pojawiły się książki, wiesz, i to jest coś, co no jeżeli ktoś chce się rozwijać, to nie. Wydaje mi się, że każdy człowiek, który odnosi duże sukcesy, nie ma takiego chyba, który by nie korzystał z wiedzy z książek. Nie. Duże sukcesy. Naprawdę taka osoba, która się stale rozwija i dąży do wiedzy. No bo skąd to mnie czerpać, tak. Czerpać. No, to jest idealne rozwiązanie. Tak się jeszcze zastanawiam, bo popatrz, ty zdobywałeś doświadczenie od właśnie ludzi z zagranicy. A u nas się mówi, że jak chcesz być taki nieszablonowy, to podpatruj Zachód. A ty właśnie z tego Zachodu przyjechałeś tutaj. I teraz tak chcę połączyć te kropki i być może... Myślę, że jedną ze składowych, jak nie to się ze mną nie zgódź, ale być może to ci pomogło właśnie odnieść tak duży sukces, no bo wy tutaj chcecie się stać, właściwie już chyba jesteście liderem na rynku, jeżeli chodzi o sieci siłowni. Na dzisiaj jest to 54, tak? Są 54 jest na stronie, 46 są to kluby otwarte, kilka prowadzi przedsprzedaż. Więc jak zerkniesz na stronę, to widzisz ponad 50 lokalizacji, ale kilka jeszcze nie jest otwartych, prowadzą przedsprzedaż, więc jest to 46 lokalizacji. Jesteśmy w pierwszej trójce, jeśli chodzi o ilość lokalizacji, no właśnie, w Polsce. Nie? I teraz na czym polega ta twoja nieszablonowość, że wiesz, ty jest lockdown, a ty się otwierasz? Może najpierw odnośnie tego pierwszego pytania. Okay. Co wyciągnąłem z bycia za granicą? Na pewno bardzo dużo. Na pewno się nauczyłem, wiesz, no Zachód zawsze jest, kilka lat się mówi do przodu, tak. Jakby nie było. No mówi się, że Stany są 20 lat do przodu. Może teraz, wiesz, to ta bariera i ta różnica jest dużo mniejsza, ponieważ są informacje, jest świat otwarty, granice otwarte. Na tą chwilę chyba są otwarte. Niedawno jeszcze były zamknięte. Nie wiem, chyba tak. Zależy, kiedy ktoś ogląda. Zależy, który miesiąc, który tak. Lockdown. No ale mówimy tu ogólnie, nie bierzemy pod uwagę COVID-a. Więc te informacje są dostępne, ludzie są dostępni. Natomiast kiedy ja jeszcze byłem za granicą, już pochodząc jeszcze z małej miejscowości, gdzie nie ma się dostępu do ludzi, jest to utrudnione na pewno. Więc trzeba dążyć i pchać się tam, gdzie jest wiedza, gdzie jest sukces i być blisko. Więc ja akurat spędziłem 15 lat w Stanach i w Wielkiej Brytanii. Uczyłem się od najlepszych ekspertów, podpatrywałem. Wdrażałem u siebie te zasady, które gdzieś tam podpatrzyłem. No i później byłem w stanie użyć to w Polsce, więc na pewno mi to dało bardzo dużo. Nauczyłem się też wiele w korporacji, ponieważ pracowałem w dużych sieciach. Nauczyłem się, jak być menadżerem, jak zarządzać zespołem, jak budować zespół, jak budować relacje z ludźmi. To, co jest podstawą w firmie, kiedy się już ma do czynienia z ludźmi, ponieważ kiedy się działa samodzielnie, jest się samodzielnym przedsiębiorcą i wszystko robi się samemu, jest się tak zwanym doerem, no to nie jest taki do końca typowy biznes. To jest takie trochę samozatrudnienie. Jestem samozatrudniony, samowystarczalny. Wtedy jestem samowystarczalny. Kiedy chcę rozwinąć biznes, skalować biznes, no to muszę mieć ludzi. Muszę być w kilku miejscach naraz. Muszę się po prostu sklonować. Jak to zrobię? No poprzez zatrudnienie, przeszkolenie, współpracę, relacje, I rozwój poprzez ludzi. Tylko i wyłącznie tak. Więc na pewno mi to bardzo dużo dało. Jeżeli chodzi o nieszablonowość, no jedną z wartości Extreme Fitness, mamy ich 10, to chcemy się wyróżniać. Chcemy się wyróżniać, więc ja nie chcę być tam, gdzie są inni, co robią inni. Tak? Nie chcę robić tego samego. Ja chcę pokazać troszeczkę inną drogę, nieszablonową, niestandardową, ale że ona też działa. Może trudniejszą, przeważnie jest to trudniejsza droga. Przeważnie, no na pewno nie jest to droga na skróty, tylko jest to trudniejsza droga, ale mówię zawsze, że przez tą trudniejszą drogę buduje się takie solidniejsze fundamenty, które później już ciężko załamać, rozburzyć. Kiedy się idzie gdzieś na skróty, no to może coś się tam osiągnie na samej górze, ale tu się wszystko chwieje. Na chwilę się to rozpada. Więc jestem też osobą zawziętą, lubię rywalizować ze sportu, mam to we krwi, wydaje mi się, że kiedy byłem sprzedawcą, zawsze patrzyłem na swoje nazwisko, gdzie tam jestem w lidze i musiałem być na samej górze. Jak nie, to po prostu bym pracował do upadłego po 15 godzin dziennie, przychodził w każdy weekend i nie było opcji, żebym nie był na samej górze. Po prostu to mnie wyrwie. Ja musiałem być na samej górze w lidze sprzedażowej. I chociaż musiałem tam spać w tym klubie, to musiało się tak stać. No i faktycznie, wiesz, no tak było. Byłem jedynym obcokrajowcem w zespole
najmłodszą osobą, no i byłem w stanie być najlepszym sprzedawcą po jakimś tam okresie czasu. No i dlaczego? No bo pracowałem ciężej na to. To nie, że miałem jakiś tam wrodzony talent. Po prostu wiedziałem, że mam ten proces utrudniony, też nie będąc urodzony na przykład w Anglii, gdzie mój język, mówiłem po angielsku, ale to nie był język jako mój pierwszy język, jakby nie było, więc łatwiej się było komunikować innym w swoim ojczystym języku. To jest wiadome, to nie jest jakieś usprawiedliwienie, wymówka, ale wiedziałem, że relacje musiałem zbudować, byłem też nowy w zespole, więc te wszystkie rzeczy musiałem zrobić, no, potrzebowałem spędzać nad tym więcej czasu niż inni, no i zrobię to trudniejszą drogą. No i zrobiłem to trudniejszą drogą. Kiedy uruchamiałem biznes i wszyscy mówili, że się nie uda, jesteś w małej mieścinie, gdzie tutaj są już kluby, to tutaj w Tarnowie przecież ludzie, którzy gdzieś tam mnie obserwowali, kiedy wróciłem za granicę, mówili, że ci się tu nie uda, są dwie, trzy siłownie, dobre kluby, które tutaj już działają po 10 lat. Spokojnie, mówię, okej, są i są, no to przecież nie uda się, to się nie uda. Ale wiesz, no to wszystkie te same zasady były. Nie? Trudniejsza droga, ludzie próbowali ciągnąć w dół, no ale jednak gdzieś tam się za każdym razem próbowałem wybić i przebrnąć przez tą barierę i nie zniechęcić się i gdzieś powolutku zacząłem widzieć światełko w tunelu tutaj. No, wiesz, łatwo jest kibicować, kiedy się widzi ten sukces, kiedy jest sukces, nie? Wtedy tak. Się kibicuje komuś, kiedy się jest na samym dole i się dopiero zaczyna i ma się tyle przeciwności w tym, co się robi, no to wtedy się takiej osoby nie kibicuje. Jest bardzo mało ludzi, którzy kibicują. Trzeba sobie samemu kibicować. Ja zawsze jestem tego zdania i ogólnie to jest jedna z moich zasad. Nie licz na kibicowanie, na wsparcie, na po prostu na licz tylko na siebie. Jak wierzysz w to, co robisz i wiesz, że nic się nie złamie, no to będziesz wygrywać w życiu. Trochę czasu to więcej może zajmie, ale będziesz wygrywać. A potem powiedzą, że udało mu się. Bo widzą ten efekt, tak. Później powiedzą, udało mu się, a później powiedzą, wiedziałem, że mu się uda. Mhm. Też tak jest. Wiedziałem, że mu się uda. No bo wiadomo, kiedy już widać, to wiedziałem, że mu się uda. Ale tak naprawdę, kiedy było to na samym początku, to nie do końca tak niektórzy myśleli. Ale takie życie, wiesz, to cię hartuje, buduje gruboskórność, twój charakter. To nie ma, jakby każdy cię wspierał przez całe życie, czy ci się udaje, czy nie, no to... To po prostu to by tak nie działało. Muszą być wokół ciebie też ludzie, którzy cię ciągną w dół i ty musisz pokazać, że jednak się nie złamiesz, bo jak nie, to prędzej czy później na to napotkasz. Nie? W którymś etapie swojego życia. Może nie na początku, lepiej pewnie na początku i przebrnąć przez to pierwszym etapie. Wiesz, no tak jest życie, no to, więc kolejny etap tak to będzie działać, niż gdzieś tam być bardzo mocno rozczarowany, żeby to później cię złamało. Mhm. Łukasz, jest rok 2020, jest marzec. Co sobie myślisz, bo ogłaszają lockdown? Jakie były twoje pierwsze myśli w głowie, co dalej? No bo wielu tutaj właścicieli siłowni, czy to właśnie szkół tańca i wiele innych branż zostało przymkniętych. Jakie były twoje pierwsze takie myśli? Pierwsze takie myśli były, powiem tak, to był piątek, i jechałem do domu po pracy, kiedy wiedziałem, że to już od jutra zamykamy klub. No tak jak wszyscy inni myśleli, no przecież miało to trwać 2 tygodnie, nie? Więc mówię, dwa tygodnie, poradzimy sobie. Tygodnie. Ale już wtedy wiedziałem, że musimy mieć coś dla klubowiczów, musimy upewnić się, że zespół dalej pracuje, że dalej podtrzymujemy tą energię, nieważne ile to potrwa. I pamiętam, stworzyłem grupę na Facebooku, na Messengerze, kilku takich kluczowych graczy w firmie. Mówię, że budujemy platformę. Mamy też spółkę technologiczną, zatrudniamy programistów, więc zamrozimy karnety i udostępnimy klubowiczą platformę treningową, żeby mogli trenować w domu. I nagrałem taką wiadomość. Zespół zaczął tam sugerować różne rzeczy, odnosić się do mojego nagrania. Tam dział fitness już był przygotowany, żeby nagrywać treningi, no bo robiliśmy całe nagranie, kilkadziesiąt różnych treningów, zajęć tutaj w klubie, żeby później wrzucić to na platformę. No i od poniedziałku był gaz, tak? Mieliśmy praktycznie cały tydzień zaplanowany nagraniami, dział technologiczny tworzył platformę, dział marketingu uruchamiał materiały, że niedługo platformę, w 2 tygodnie stworzyliśmy pierwszą taką wersję platformy, więc dalej jakby pracy mieliśmy więcej.
Więc przychodziliśmy, klub był zamknięty, ale pracy było więcej, więc trzeba było dalej ludzi motywować, dalej współpracować, dalej okej, okay, to tego nie ma, ale w head office dalej się dzieje. Następnie zespół, który miał do czynienia z klubami, musiał starać się komunikować z klubami, bo head office to jest head office, jest tu kilkadziesiąt osób, no ale są kluby, jest kilkadziesiąt klubów, są franczyzobiorcy, więc następnie telekonferencja z franczyzobiorcami, no i cały ten mechanizm tak działał. Wszyscy pracowali tutaj w head office, na pełen zegar bym powiedział, no i tworzyliśmy różne rzeczy, różne narzędzia technologiczne, jakieś procesy, procedury, wracaliśmy do rzeczy, które gdzieś tam stały w kolejce, wcześniej na które nie było czasu. No i trzeba było, wiesz, codziennie trzeba było się odpowiednio na ten dzień nastawić, psychicznie. No bo ludzie nie mogli widzieć, że ja się gdzieś tam załamę. Wiesz, jak to jest, no lider przychodzi załamany z spuszczoną głową, no to wszyscy tak robią. Więc to jest najważniejsze, żeby dalej podtrzymać odpowiedni stan mentalny, żeby prowadzić tych ludzi odpowiednio, żeby mogli przyjść. Widzisz, że jednak tragedii nie ma. Dalej mamy gdzie przyjść, mamy gdzie pracować, otrzymujemy wypłatę, są różne nowe projekty, które się angażujemy. No i tak, żeśmy praktycznie w tydzień wymyślali coś nowego. Więc wiedziałem też jedno, że jeżeli ktokolwiek sobie poradzi, to na pewno sobie poradzimy. To wiedziałem, nie? Wiedziałem, że nie. Jeżeli nikt sobie nie poradzi, okej. Okay. A jeżeli ktoś sobie poradzi w tym czasie, to będziemy jednymi z tymi, którzy poradzą. W 100% to wierzyłem. Wiedziałem, jakie mamy możliwości, jaki mamy zespół, jakich mamy ludzi, na jakim etapie jesteśmy w biznesie. Mamy wielu, wielu multizadaniowców. Akurat też byliśmy na takim poziomie, gdzie przechodziliśmy już takie trochę profesjonalizowanie. Eksperci ekspertami, ale ci eksperci mogli robić wiele różnych rzeczy, więc łatwo było nam się trochę przeprogramować. Mimo tego, że byliśmy dużą siecią, to łatwo było trochę zmienić tor. Przy takiej skali biznesu jest to bardzo trudne, żeby momentalnie to, co robisz, nagle to porzucasz i robisz coś innego. Myśmy przez 3 miesiące, każdy dział zajmował się innymi projektami niż wcześniej. I robiliśmy kilkadziesiąt osób, wiesz, tutaj. Ja robiłem całkowicie coś innego, w ogóle inne zadania. Ale byliśmy w stanie naprawdę szybko, tak porównuję to do takiej małej resorówki, gdzie byliśmy wszędzie, byliśmy w stanie się zmieścić, dotrzeć do celu dalej, a kiedy się jest takim czołgiem, się jedzie, no w którymś momencie się stanie, no i zero ruchu. I tak jest w dużych biznesach, natomiast no my byliśmy jeszcze na takim elastycznym poziomie. Nadal jesteśmy, ponieważ mamy też model franchise'owy, mamy kilkudziesięciu przedsiębiorców, którzy mają własne biznesy, mają własne zespoły. To ryzyko jest podzielone na kilkadziesiąt przedsiębiorców, przedsiębiorstw. No my musimy sterować tym odgórnie i dawać wskazówki, popychać to do przodu, więc no było ciekawie. Ale to też popatrz, ile się dowiedziałeś o samym sobie, jak się rozwinąłeś ty kompetencyjnie, bo mówisz, że całkowicie się czymś innym ty zajmowałeś i czymś innym zajmowali się ludzie w poszczególnych działach, więc to też chyba było potrzebne, tak patrząc wstecz, żeby też się sprawdzić, nie? I zobaczyć, z kim jest ci po drodze we współpracy, kto tam być może się wyłamał i tak dalej. Ale właśnie o tych franczyzobiorców i właściwie cały model franczyzowy chciałam zapytać, bo może zacznijmy od tego, że no, franczyz jest wiele w Polsce, w świecie, chociażby taka Żabka również jest franczyzą. Jak zweryfikować, czy w ogóle taki model franczyzowy jest okej dla mnie? Powiedzmy, że ja jestem takim raczkującym przedsiębiorcą, za bardzo jeszcze nie mam swojego biznesu z przeszłości, chcę coś sobie otworzyć. Jak zweryfikować, czy dany model franczyzowy jest okej? Przede wszystkim nadal bym zweryfikował, czy dana branża, dany biznes mi odpowiada. Czy to jest coś, co chcę robić? Ponieważ jeżeli jestem na przykład ekspedientką, menadżerem w klubie, w sklepie jakimś spożywczym, czy w jakimś handlu i teraz chcę przejść na swoje i otworzyć Żabkę, to wydaje mi się, że to jest, mam i w tym się czuję dobrze, chcę to robić, to jest ok. Jeżeli typowo zależy mi na jakiejś branży robić coś innego niż dotychczas, na przykład otworzyć klub fitness, ponieważ to jest moja pasja, lubię trenować i chciałbym prowadzić biznes takiej branży, długofalowo, w tym się na przykład widzę, uwielbiam tych ludzi, tę atmosferę, to była branża pewnie, którą chcesz przeanalizować, więc na pewno branża, biznes, typ biznesu, czy mi odpowiada długofalowo. Następnie, no ogólnie, czy wiadomo, już, może pomijając wkład finansowy, no bo
to zależy też od progu wejścia. Niektóre franczyzy można otworzyć za 10-15 tysięcy, na niektóre trzeba kilkaset tysięcy, niektóre kilka milionów, więc zależy jakie są moje możliwości, więc to też bym pewnie przeanalizował. Natomiast ważne jest to, czy biznes, czy dany biznes, co daje franczyzobiorca? Co daje franczyzobiorca? Wsparcie, jakie otrzymuje ktoś od franczyzobiorcy, to bym na pewno mocno przeanalizował. Co mówią o modelu franczyzowym franczyzobiorcy, jaką mają opinię? Często nasi franczyzobiorcy, nowi franczyzobiorcy kontaktują się już z obecnymi franczyzobiorcami. Robią taką sobie analizę. Co powiedz mi trochę o tym biznesie. No wiesz, z zewnątrz może to różnie wyglądać. Czy faktycznie tak jest, jak jest? I potwierdzeniem tego by było to, czy franczyzobiorcy obecni otwierają kolejne punkty. Nie? Czy się rozwijają, czy ten biznes jest skalowalny, ponieważ mi by zależało na tym, żeby rozwijać się jako przedsiębiorca. I co franczyzobiorca daje mi, czy innym franczyzobiorcom, żeby mogli się rozwijać? Czy biznes jest skalowalny, czy ja jestem w stanie mieć kilka punktów, kilkadziesiąt punktów, kilkaset punktów? Nie? Tak jak działa na przykład McDonald's, że jestem w stanie mieć kilkadziesiąt, kilkaset lokalizacji własnych. I czy mam do tego jakieś szkolenia, czy jakie są procesy, jakie są narzędzia do tego dostępne, żeby jako przedsiębiorca nie musiał stać w recepcji i zarządzać tylko tym klubem, bo to jest bariera, tak? No jeżeli tak muszę robić i inne lokalizacje, wtedy przez to nie jestem w stanie otworzyć i ten klub nie będzie sam funkcjonował beze mnie, no to jest bariera. Tylko czy tak jest stworzony proces, że ja jestem w stanie otworzyć kolejny i mieć kompetencje do tego, żeby tym zarządzać. I pewnie to bym zweryfikował. Na tym mi by zależało, więc to jest, jeśli chodzi o pewnie model franczyzowy. No i wiadomo, no i czy zarabiam, to bym też zweryfikował, czy franczyzobiorcy zarabiają, no bo jakby nie było... Można uwielbiać branżę, uwielbiać dany biznes, no ale jeżeli się nie zarabia, no to nie jest dobra informacja, więc trzeba zarabiać, trzeba też zarabiać. Wtedy jest w stanie się rozwijać w biznesie, skalować biznes dalej. A wiesz, biorąc pod uwagę Ciebie jako franczyzodawcę, jak Ty weryfikujesz ludzi, których dołączasz do siebie, no do zespołu, no bo tworzycie pewien zespół, no bo tak jak powiedziałam, ja jestem takie totalne Nemo, nie wiem nic o, powiedzmy, o branży fitness, powiedzmy, chodzę na siłownię, ale fajnie by było mieć swoją siłownię, właśnie całe centrum fitness. Jak Ty weryfikujesz ludzi do takiej współpracy? Zależy nam na franczyzobiorcach, którzy będą zaangażowani w biznes, chcą się nauczyć prowadzić biznesu. Jeżeli na tą chwilę nie mają doświadczenia w branży fitness, to nie ma problemu. Połowa naszych albo ponad połowa naszych franczyzobiorców nie ma doświadczenia, ale są otwarci na naukę, więc my ich wszystkiego nauczymy. Od prowadzenia, od zarządzania wszystkimi procesami, poprzez zarządzanie klubem, zespołem, budowania zespołu. Mamy też akademię, która trwa jakieś 100 godzin przed otwarciem klubu, więc jest to każdy element biznesowy jest tam omawiany, są warsztaty, jest test, jest egzamin, więc taki nowy franczyzobiorca otrzymuje certyfikat ukończenia akademii. Mamy platformę szkoleniową online, gdzie mamy tam kilkadziesiąt różnych szkoleń, więc franczyzobiorca, jego zespół może stale się doszkalać. Tworzymy nowe szkolenia, mamy webinary mentorskie z naszymi franczyzobiorcami co miesiąc. Wiele takiego wsparcia szkoleniowego, natomiast ktoś musi być otwarty na tą wiedzę, chcieć się nauczyć i chcieć zarządzać klubem, czyli musi się poświęcić, musi zaangażować swój czas. Mamy też takich franczyzobiorców, którzy mają inne biznesy, natomiast wiedzą, że by uruchomić ten biznes, ja muszę się poświęcić. Mimo tego, że zatrudnię menadżera, to ja się muszę nauczyć tego biznesu, raz, dwa, jak współpracować z menadżerem, jak zarządzać ogólnie biznesem poprzez menadżera, więc tego wszystkiego muszę się nauczyć. Więc tak, na takich ludziach nam najbardziej zależy. Nie szukamy inwestorów tylko z kapitałem. Dobra, ja Wam dam, zainwestuję taką kwotę, otworzę tyle klubów. To nie jest nasz model. My chcemy mieć ludzi, którzy sami będą po prostu działać i w którymś momencie może będzie tak, że oni sterują biznesem całkowicie zdalnie. Ponieważ tak się już dzieje. Mają tam 5, 6, 7 klubów. Ktoś może spokojnie robić to zdalnie na podstawie takiej osoby regionalnej, może kiedyś nawet zatrudnić menadżera regionalnego, a całym przedsiębiorstwem zarządzać już na poziomie właścicielskim, to jest wykonalne, my go też tego nauczymy. To są poszczególne etapy, więc mamy tak naprawdę szkolenie na wszystko, więc takich potrzebujemy franczyzobiorców, którzy chcą działać w branży fitness,
gdzie tak naprawdę oni nie muszą być fitness fanatykami, ale lubią zdrowy tryb życia, lubią ćwiczyć, może regularnie ćwiczą od jakiegoś czasu, no to nie może być też tak, że ktoś po prostu, że sport i zdrowie to jest coś, z czym w ogóle się nie chcą utożsamiać i nigdy nie będą. No to tak nie może być. Są pewne kryteria, które potencjalny franczyzobiorca przechodzi. Nie wystarczy mieć pieniędzy, o to tak powiem też. Mhm. Z tych wszystkich lokalizacji, które masz na chwilę obecną, ile jest twoich? Kluby w sieci własnej to jest na tą chwilę 12 lokalizacji i 34 kluby franczyzowe. Oprócz tych, które nie są otwarte, bo te które są tam zaplanowane, tam na te kluby mamy franczyzobiorców. Praktycznie każdy klub będzie franczyzowy. Ten, który otwieramy jeszcze do końca roku, otwieramy 4 kluby i one już mają franczyzobiorców, więc na początku były to same kluby własne, bo trzeba było stworzyć model, trzeba było przetestować go, przerobić go, przećwiczyć wielokrotnie. Dopiero klub franczyzowy powstał przy klubie 9. To był dopiero pierwszy klub franczyzowy, następnie ci franczyzobiorcy otworzyli po jakimś roku czasu kolejny klub, dochodzili kolejni franczyzobiorcy, no i przez ostatnie 2 lata tylko 2 kluby to kluby własne, a otworzyliśmy ich, przez 2 lata otworzyliśmy 20 klubów, więc znaczna większość to kluby franczyzowe. I franczyzobiorcy otwierają swoje kolejne kluby, bo tak, to też jest ważne. Tak jest. Mhm. Jutro podpisujemy umowę franczyzową z franczyzobiorcą, który otwiera drugi klub. Jeden z franczyzobiorców, który już ma klub w Wodzisławiu, podpisał umowę franczyzową na kolejny klub. W Knurowie będzie otwierał klub, na Śląsku, więc to też wasze terytorium. Beata z Krosta ma 2 kluby też, więc mamy już jest biznes na takim etapie, że franczyzobiorcy zaczynają skalować biznes poprzez otwieranie kolejnych lokalizacji. A czy masz taki swój wewnętrzny cel, ile chciałbyś mieć klubów? Żeby wiesz, Extreme Fitness, wiesz, to się zmienia, naprawdę, ta poprzeczka, to się, kiedyś myślałem o jakichś tam liczbach, na samym początku tak naprawdę, to też powiem taką historię, kiedy otwierałem drugi klub, pamiętam w Nowym Sączu, drugi klub, duży sukces, no to już jesteśmy siecią, drugi klub. Nawet nazwę, żeśmy zmienili, był Extreme Fitness Gym. Jeszcze tak akurat daleko nie myślałem, no to wtedy teraz jest Gym, więc trzeba zmienić nazwę. Więc zmieniliśmy nazwę, zmieniliśmy logo, mamy, jesteśmy siecią, mamy 2 kluby. I dodałem, pamiętam, post na Facebooku, ktoś napisał, to ile chciałbyś takich klubów otworzyć? No to ja, mówię, dobra, będę odważny, pewnie mnie tu zhejtują wszyscy. 20. Jestem 20, no i ktoś tam... No, najważniejsze mieć ambitne plany i tak dalej. Tak trochę sarkastycznie, bo to akurat kolega, nie? Tak się spodziewałem. A mówię, dobra, no trzeba marzyć daleko, dream big się mówi, nie? Więc 20 lokalizacji. No i te 20 lokalizacji powstało dosyć. Tak naprawdę w pierwsze 3 lata otworzyłem tylko 3 kluby, bo to był bardzo wolny proces. Jeszcze wtedy nie myślałem o modelu franczyzowym. Przy trzecim dopiero pomyślałem, że to musi stać się jakoś szybciej, to muszę coś innego wymyślić, bo otwierając jeden klub rocznie, 30 klubów to będzie 30 lat. 20 klubów będzie 20 lat, bez przesady, to tak nie może być. Więc wtedy dopiero zacząłem analizować model franczyzowy i podjęliśmy decyzję, kiedy wspólnik do mnie dołączył, Łukasz, żeby otworzyć model franczyzowy. Natomiast było 100 klubów, taki był cel kiedyś, było 200 plus, do niedawna było 200 plus, to był taka liczba w Polsce, 200 plus, dlatego plus, no bo nie wiem, czy to będzie 300, czy 250, ale tak naprawdę ja wyobrażam sobie Extreme Fitness mając 1000 lokalizacji. Wyjdziemy poza granicę i zrobimy to, co gdzieś tam mam w planach, no to jest, wiesz, to na tą chwilę już mamy wszystko tak przygotowane, że to jest biznes skalowany na cały świat, ponieważ mamy mnóstwo technologii, mamy mnóstwo procesów takich naprawdę zautomatyzowanych i zmienić język to nie jest problem. To już wszystko jest zbudowane, więc jeżeli nie COVID, byśmy już mieli master franchiserów na Czechy, Słowację i byliśmy blisko podpisania umowy. Nagle wiadomo, koronawirus, więc to żeśmy wstrzymali, dobrze, bo jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia tutaj w Polsce, więc tak naprawdę no, dużą część mojego czasu, energii trzeba było poświęcić na inne terytorium, a to nie byłoby pewnie dobrym posunięciem na tamtą chwilę, więc to jeszcze trochę zaczekamy, jest dużo rzeczy do zrobienia w Polsce i taka dynamiczna ekspansja, no ale jeżeli wyjdziemy za granicę, no to mówię o tysiącach lokalizacji, no tak. Są sieci, które mają 2,5-3 tysiące lokalizacji. No ja chcę po prostu grać
wiesz, w lidze dużych graczy, nie? Więc tak sobie ustawiam poprzeczkę. Na tą chwilę jeszcze raczkujemy, bym powiedział, że to jest naprawdę za każdym razem, jak słyszę sukces i słyszę brawa, to ja mówię, nie, to dopiero zaczynamy. Dopiero zaczynamy, to mówię, naprawdę dopiero zaczynamy. To dopiero żeśmy powiększyli biura, mamy więcej miejsca na zatrudnienie większej ilości ci ludzi, powiększyliśmy zespół, przetrwaliśmy dużą część COVID-u, czy cały, no jakby nie mam obaw tutaj o to, więc jesteśmy w dobrym miejscu, w dobrym czasie, z dobrymi ludźmi, żeby powiedzieć, że to jest początek naprawdę czegoś fajnego, dużego. Mhm. Ale ty też, Łukasz, robiłeś takie badania albo sprawdzałeś, bo wiesz, niby mówi się, że ludzie dbają o to zdrowie, ale że siłowni jest tak dużo, więc wbrew temu, co się mówi, to ty i tak te lokalizacje jakby zwiększasz na mapie Polski, bo twierdzisz, że faktycznie ten trend tego zdrowego trybu życia będzie się coraz bardziej rozwijał. Że jednak tak. Ludzie będą chcieli... Zdecydowanie. Wiesz, procent penetracji w Polsce jest jeszcze bardzo niski. Penetracji, czyli procent Polaków należących do klubu fitness. To jest 8%, jakieś około 8%. W krajach bardziej rozwiniętych, Niemcy, Hiszpania, Włochy, to jest jakieś drugie tyle. W krajach jeszcze bardziej rozwiniętych, Skandynawia, Anglia, Stany, 20% plus, ponad 20%. Czyli ponad 20% populacji należy do klubu fitness. My mamy 8%. Jesteśmy naprawdę jeszcze raczkujemy. I wydawałoby się, że faktycznie ta branża się zaczęła, już mocno rozwinęła, kluby są wszędzie, bo tak się dzieje od kilku lat. Wiesz, ta branża rozwijała się w tamtych krajach od 20-30 lat. Długo dłużej, więc przed COVID-em w Niemczech, dla przykładu, przez 5 lat, w okresie 5 lat, powstało dwa razy tyle klubów fitness. Podwoiła się tak naprawdę liczba, tylko przez te 5 lat. I taka zmiana też nas czeka. Pewnie już byście to działo, jakby nie COVID. Coraz więcej ludzi jest świadoma, jak ważny jest zdrowy tryb życia, jak ważny jest trening, odżywianie, ćwiczenia, wysiłek fizyczny. Tym bardziej, kiedy jest pandemia. Wiesz, no co jest najlepszą szczepionką, bym powiedział, to jest dbanie o siebie, tak? To jest zdrowy tryb życia. Odżywianie i wysiłek fizyczny, regularny wysiłek fizyczny. Tak po prostu jest. I coraz więcej ludzi jest tego świadoma, poprzez też to, że jest pandemia. Są dostępne informacje, chcemy dobrze wyglądać na zdjęciach, na mediach społecznościowych. Kiedyś nie było mediów społecznościowych. Kiedyś nie było dostępnych informacji, nie było internetu, nie można było tak łatwo poczytać o tych informacjach jak teraz. Więc tam, gdzie ta penetracja i ta branża rozwijała się w innych krajach, to był dużo wolniejszy proces też. Teraz to jest dużo szybszy proces. Wchodzą nowe modele biznesowe, kluby butikowe, każdy biznes, każdy model też się rozwija. Naprawdę przedsiębiorcy mocno główkują, żeby co tu zrobić, żeby się wyróżniać. Więc i mają tutaj tych wszystkich ludzi, których można ściągnąć do klubów. No, to nie jest tak jak dawniej w biznesie, że stworzyło się jakiś model, to jest stabilne i to sobie działa. Teraz jest to bardzo dynamiczny proces. Trzeba być przygotowany na szybkie zmiany, nowe modele biznesowe, jakaś dywersyfikacja w danej branży. I to się już dzieje, więc jest duży potencjał na rynku w Polsce. Polacy też są, wiesz, Polacy dbają o siebie, wiesz, Polacy są sportowi, bym tak powiedział, są sportowi. Kiedy mieszkałem za granicą, byłem w Stanach, w Wielkiej Brytanii, wiesz co, najwięcej takich osób, które było wysportowanych, dbało o swoje odżywianie, to Polacy. Poważnie? Tak. Na przykład w moim biurze, czy gdzieś tam w firmie, to Polacy byli zawsze tymi, którzy, znaczy, może też dlatego też, że takich miałem znajomych, ale ogólnie nawet rozmawiając z znajomymi, którzy są obcokrajowcami, i oni mówią, wiesz co, wy to wszyscy chyba ćwiczycie. No bo kogo nie znam, no to chodzi na siłownię, gdzieś tam się dobrze odżywia, mówi o sporcie i wiesz, no ta, wydaje mi się, że ten sport jest u nas bardzo popularny, natomiast ogólnie sama branża fitness, kluby fitness, może jeszcze może się też dużo mówi o sporcie, ogląda się dużo sportu, mało się jeszcze z niego korzysta, natomiast coraz więcej ludzi jest tego świadoma, że to jest droga i trzeba o siebie dbać, trzeba ćwiczyć, wysiłek fizyczny to zdrowie, tak dbamy o swój organizm i nic tego nam nie zastąpi, więc
wiesz, jak dla mnie duży potencjał w najbliższych 5 do 7 do 10 lat w branży, w Polsce, w tej branży. Dlatego też mówię o takiej ilości klubów. Tak? Będziemy, wiesz, mnożyć ilości. Mhm. I też przy tym jesteś bardzo transparentny, jesteście przy tym bardzo transparentni, bo ty wszystko mówisz wprost, na liczbach, jak to działa, ile też mówiłeś o tym, że zwiększyliście obroty w ogóle, nie? W tym roku, kiedy był COVID. No wiadomo, że było więcej lokalizacji, więc to też było łatwiejsze. To nie porównując tych nowych lokalizacji. A, tak, tak. To mówię, bo to była statystyka, nie biorąc pod uwagę nowych lokalizacji. Czyli nasza liczba klubowiczów, tam chyba to były statystyki na podstawie chyba czerwiec do czerwca, mhm. Czyli liczba klubowiczów ogólnie w sieci była wyższa, nie biorąc pod uwagę nowych lokalizacji. Okay. Więc no, miało na to wpływ różne, że, no, samo to, że byliśmy otwarci przez większość czasu, przecież przez w trakcie lockdownu, pandemii mieliśmy jakieś tam rozwiązanie które mogliśmy stosować, mieliśmy klub sportowy i tam, wiadomo, że nie zagłębiając się w jakieś detale, szczegóły, bo nie czas na nowy wywiad trzeba było pewnie zrobić o całym tym procesie. Natomiast no, wyszliśmy z tego, bym powiedział, obronną ręką z tego procesu. I wiesz, transparentność buduje wiarygodność w biznesie. Transparentność buduje wiarygodność. Jeżeli mówisz o czymś otwarcie, wiadomo, ryzyko jest takie, że konkurencja podpatrzy, konkurencja kopiuje, zobaczy co ty robisz, jaki proces. I tak się dzieje, tak? No wiele takich procesów, które żeśmy wdrożyli, jest kopiowana i wdrażana gdzieś indziej. Natomiast wiesz, nikt nie skopiuje na przykład tego, co ja teraz myślę i co ja mam w głowie, nie? Nikt tego nie skopiuje i nad czym na przykład my pracujemy za kulisami i wiem, że niektóre procesy, które wdrożyliśmy rok temu, na przykład będą zmieniane. A możliwe i obomy nie działają, nie? Może tak jest. Ale ktoś tego na przykład nie wie. On nad tym pracuje, czy oni nad tym pracują, wdrażają, więc nie do końca to tak działa. Ja już wiem, bo ja to przetestowałem. Więc ja się nie boję tego, konkurencja obserwuje to, co robimy i gdzieś stosuje podobne rozwiązania. Konkurencja jest potrzebna, tak? No, to ona motywuje do tego, żeby być innowacyjnym, żeby się wyróżniać. I mam też taką zasadę, jeżeli stale się będziemy rozwijać, no to konkurencja może tylko skopiować to, co już zrobione. To jest nie to, co jest w planach do zrobienia. A nasza lista nowych rzeczy jest bardzo, bardzo długa, naprawdę. Takich nowoczesnych, innowacyjnych, które nie są spotykane w branży fitness. My byliśmy, wiesz, pierwsza sieć, która wdrożyła kompleksową aplikację, program afiliacyjny, gdzie duża część naszego sprzedaży przychodzi z programu afiliacyjnego, czyli klubowicz, 3 kliknięcia, wysyła link afiliacyjny do znajomego, on się zapisuje poprzez kilka kroków na aplikacji, jest klubowiczem, ja dostaję punkty lojalnościowe, które mogę wymienić za opłacenie karnetu. I cały ten mechanizm działa w całej sieci. To są naprawdę fajne rzeczy, które żeśmy powdrażali i to nas będzie wyróżniać. Dlatego mówię, że narzędzia są przygotowane i są skalowalne na cały świat. Mhm. Tylko czekajmy na tą ekspansję. Okej. Okay. To Łukasz, czy ty masz w ogóle work-life balance? Czy coś takiego jest u ciebie? Czy wierzysz w ogóle w work-life balance? Wydaje mi się, że nie chciałbym tutaj oceniać, wierzę czy nie wierzę, bo w zależności jaki kto ma styl życia, na czym mu zależy. Ja mam styl życia. Czy to jest work-life balance? No mam swoje priorytety. Wiem, na czym mi zależy, co jest dla mnie ważne i nad czym muszę spędzać czas. Tych priorytetów jest kilka. Jest to rodzina, zdrowie, biznes, finanse, pasja, sport. To są priorytety, to są rzeczy, na których będę spędzał najwięcej czasu. 85-90% mojego czasu będę spędzał nad moimi priorytetami. I one też się zmieniają w zależności, gdzie jestem, na jakim etapie jestem w moim życiu. Czasami muszę na przykład mocniej skoncentrować się na biznesie lub mocniej skoncentrować się na rodzinie, na dzieciach, mocniej w danym okresie. Ale są to priorytety. Jest to częścią mojego stylu życia, który sobie jakoś wykreowałem i dążę do tego, żeby robić to, co lubię robić. I wiadomo, muszę znaleźć czas na te priorytety. Codziennie trochę muszę spędzić czasu nad moim priorytetem. Czyli jest rozwój, muszę spędzić trochę czasu nad własnym rozwojem. Czyli czytam książki, słucham audiobooki,
jest rozwój. Jest rodzina, muszę trochę spędzić trochę czasu z rodziną. Nie jest to aż tak dużo, jakbym chciał na tą chwilę w ciągu tygodnia, ale spędzam z dziećmi rano trochę czasu, zawożę obydwie do szkoły, przedszkola codziennie, no chyba że mam jakiś wyjazd, no i też spędzam trochę z nimi czasu wieczorem. Weekend przeważnie spędzamy większość czasu w weekend wspólnie, więc to jest dla mnie priorytet. Zdrowie jest dla mnie priorytetem, więc ja muszę zadbać o swoje zdrowie, o swoje odżywianie, odpowiednie no, suplementacje, trening, no muszę o to zadbać, o biznes. Mnóstwo czasu spędzać, bo tyle biznes ode mnie wymaga. Więc i stan psychiczny. Też o to muszę zadbać. To też dla mnie bardzo ważny priorytet, ponieważ wiesz, tych impulsów z zewnątrz, stresu, który jest w stanie rozłożyć, jest bardzo dużo, więc ja muszę codziennie muszę o to zadbać. Więc medytuję też codziennie. No i rano mam to swoją taką poranną rutynę, to jest dla mnie bardzo ważne. Ta poranna rutyna po prostu nastawia mi odpowiednio, bardzo dużo mi daje i wiele priorytetów załatwiam właśnie podczas tej porannej rutyny, która trwa półtora godziny. Więc można sobie to nazwać jak ktoś chce, work-life balance, styl życia. No ja wykreowałem sobie jakiś styl życia, który też się zmienia, wiadomo, bo w danym etapie, kolejny etap to jest kolejny rozdział w życiu i wiesz, ja tak zawsze mówię, że każdy etap w moim życiu wymaga innego mnie. Nie? Innego mnie. No ja muszę być, jestem teraz inny niż 10 lat temu, zdecydowanie. Ale wiem, że będę inny za 5 lat, będę inny za 10 lat, ponieważ ogólnie świat, życie będzie tego ode mnie wymagało. Dzieci będą mi wymagały innego taty za 10 lat, 5 lat. Nie? Muszę mieć inne umiejętności, kompetencje niż mam teraz. Nie mogę po prostu się nie rozwijać. Dlatego część, jedną z moich priorytetów to jest rozwój. W różnym zakresie. Więc jak już ustalam sobie priorytety, no to wiem, że muszę się z nimi zająć. To są priorytety. No i będą jakieś tam dodatkowe rzeczy, które zawsze wpadną, może są mniej ważne, ale priorytety są priorytetami. I jak będę się tego trzymał, no to można powiedzieć, że to jest taki balans w moim życiu. Mam powiedział taki lifestyle bardziej. Właściwie to, że odpowiedziałeś na moje takie ostatnie pytanie, które wszyscy dostają, czyli jak zaprogramować się na bogactwo i czym to bogactwo dla Ciebie jest, ale właśnie tymi swoimi wartościami, tymi priorytetami właśnie opowiedziałeś co i jak, więc zapytam o coś innego, bo wiem, że Twoją słabością są buty Jordana i Porsche. Co jeszcze, o czego jeszcze nie wiemy o Łukaszu Dojce? Co jeszcze nie wiemy o Łukaszu Dojce? Tak, faktycznie, no buty, których nie mam dzisiaj, no, buty Jordany, no można powiedzieć, że tak trochę do przesady, więc przeważnie jest tak, że się chodzi w tych kilku parach, a te resztę jest gdzieś tam na półce, no ale jak się spodobają, to się kupuje. To zawsze, to od dzieciaka, to jest takie, wiesz, no, kiedy byłem mały, kupowało się jedne buty rocznie, nie? I w tych butach trzeba było chodzić do szkoły, trzeba było grać w piłkę i tak dalej. Wiesz, buty Jordany, ogólnie jestem z epoki Michaela Jordana, nie? Kiedy jeszcze grał i tak dalej, więc jak ogólnie marka to. Także robię tutaj reklamę. Natomiast czego jeszcze o mnie nie wiadomo? Nie wiem, czego o mnie nie wiadomo, ogólnie takich informacji dostępnych. Mamy Harley'a, to, że jeździsz, chociaż nie tym modelem. Jeździ tym akurat jako eksponat teraz tutaj w studio, więc on nie wyjeżdża na razie, plus już akumulator wysiadł. Ale wiadomo, no, jeździ, to nie jest tak, że to jest jakiś po prostu rekwizyt, tylko on jeździ, ale mam innego, którym jeżdżę na co dzień. Znaczy na co dzień, raz na jakiś czas. Natomiast To też chyba w jakimś wywiadzie mówiłem, ale na przykład to, że zrobiłem kiedyś kurs bodyguarda, na przykład, że mam prawo jazdy na troka. Nie? To są takie rzeczy, których może nie. Dlaczego? No bo szukałem, wiesz, no rozwijałem różne umiejętności, różne kompetencje. Tak sobie się zastanawiałem, no jeżeli nie ta branża fitness i tu nie zarobi pieniędzy, żeby otworzyć własny klub, no to słyszałem, że kolega mój bardzo dobrze zarabia, 3 razy tyle, co ja, będąc bodyguardem. Nie? No i poszedłem zrobić kurs bodyguarda. Wiele mnie to nauczyło, trwał tydzień czasu, miałem licencję wtedy jeszcze w Anglii. Nie skorzystałem z niej ani raz, ale wiesz, była, jakby nie było, nie? Jakaś tam rezerwa była. Tak samo i prawo jazdy na tirach. Na trokach się bardzo dużo zarabia. No dobra, no mam czas. Czemu nie? Zrobię prawie. Więc to są takie rzeczy, chyba wspomniałem kiedyś o nich w wywiadach, ale takiego, co w ogóle nigdy nie wspomniałem, no to nie wiem. Tego na pewno nie wspomniałem nigdzie. Miałem pomarańczową motorynkę z kierownicą od Harley'a, kupioną po komunii.
Tego nie wspominałem nigdzie. I ty już wiesz, gdzie był twój hajs po komunii, bo wszyscy mówią, gdzie są moje pieniądze po komunii, no twoje były, tak? W postaci motorynki, także przynajmniej chociaż tyle. Fajnie, Łukasz, bardzo ci dziękuję tutaj za gościnę i trzymam kciuki za tą ekspansję na cały świat. Wam również dziękuję i słuchajcie, a propos książek, bo też było tutaj dużo mówione, zapraszam do naszej księgarni internetowej, także śmiało zaglądajcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku 4.15. Cześć!